Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Sorry, że tak mówię, ale właśnie wróciłem od dentysty, no i mam jeszcze znieczulenie na twarzy, także trochę mogę sobie seplenić. Wybaczcie za to. Dzisiaj zaczynamy naprawę 60-tki, no nie było bardzo kiedy. Tutaj ostatnio sortowałem ziemniaki, które były tutaj wysypane, jak mogliście zauważyć w poprzednich odcinkach na kanale. Dzisiaj nadszedł czas, że będziemy demontować maskę, demontować chłodnicę i naprawiać usterkę, która przydarzyła mi się podczas siania żyta. Nie, żyta, sorry, pszenicy. No i ciągnik jest potrzebny, bo trzeba będzie wozić obornik jeszcze pod ziemniaki, już kończyć te prace. Będziemy jeszcze chować sprzęty pod wiatę, myć, konserwować. Wiadomo, żeby to po prostu nie stało pod chmurką w czasie zimy. I tak, spuszczam sobie wodę, bo 60-tka była wtedy zalana jeszcze wodą. No od razu później, jak już to wszystko poskładam, no to zaleję płynem. I jeszcze przechodzi te kilka prac, które ma do zrobienia. Zaoranie tam dwóch kawałeczków pod ziemniaki. Jeszcze tam jakiś ogródek. Tam dokończenie jednego ugora, który co tam będzie zasiana. Zasiany będzie owies na przyszły rok. I tak, właśnie zabieram się za spuszczanie. Tutaj już spuszczam do wiaderka. Tutaj sobie jeszcze odkręcę kranik. No jeszcze będę musiał jechać sprawdzić alternator, bo coś szwankuje. Coś szwankuje, także przy okazji go po prostu zdemontuję i zawiozę do sprawdzenia, co się z nim jest, co się z nim dzieje, czy jakieś szczotki, czy już po prostu kończy się i będzie trzeba zainwestować w nowy. Także co, ja idę po narzędzia i będziemy rozkręcać pomalutku po kolei, jak leci. No i dobra, już tutaj śrubki sobie podkręcałem. Teraz będziemy starać się tą maskę jakoś zdjąć. Jakoś to zdjąć. Dobra, już tutaj wyszło. Muszę tutaj wyszarpać. Kurde. Korek. Czy on będzie przeszkadzał? O, dobra, poszło. Poszło. Światło jeszcze, kurde. Dobra, wszystko jest. Chyba ciężka ta maska. Dobra, jest. Jest i maszyna. Co tutaj jest? Filtr będzie trzeba odkręcić. Chłodnica, pompa. Żeby się dostać do pompy, to będzie trzeba zdjąć to. No, zobaczymy, dobra. Idę po 13, będziemy demontować chłodnicę. No, troszeczkę chciałem na skróty iść,
Mówię, może odkręcę bez odkręcania tego całego wspornika tutaj do pompy. Nie da rady. Trzeba odkręcać, wszystko zdejmować, obciążniki. No i tak, także więcej rozkręcania i skręcania niż tej całej naprawy tutaj właściwie będzie. No nic nie poradzimy. Trzeba naprawić. I maszyna musi chodzić dalej. Chłodnica zapierdziła się już brudem. Kurde. Tutaj ciężko w ogóle to wydmuchać. Ciężko wydmuchać, dałaby się taka siateczka, żeby to właśnie te paprochy jakieś tam właśnie, nie wiem, nasiona z różnych, nie wiem, na przykład jak to oset czy coś, żeby to nie wchodziło między żeberka chłodnicy. Wiadomo, tutaj to kompresorem można do stacia, tutaj po środku, no to jest ciężki dostęp, bo filtr powietrza przeszkadza i nie ma jak wydmuchać tego po prostu. I co tutaj jeszcze wam powiem? Powiem wam, że tak, kupiłem części, kupiłem wiatrak od Zetora, także sześciołopatkowy, ten oryginalny demontuję, tamten troszeczkę będzie trzeba zmodyfikować i założymy to na wiatraku od Zetora, może poprawi się chłodzenie. I tak, a jeszcze te dwie śruby. Poprawi się chłodzenie. I powinno być ok. Jeszcze muszę imbusem tam chyba te. Imbusem muszę jeszcze tam popuścić ten wałek kardana, żeby to wysunąć. Tylko czy ja to wysunę, czy mi pozwoli przewód. By to spuścić trochę, trzeba będzie tutaj trytytki poucinać. Trochę się zaoleiło to wszystko, kapie gdzieś z filtra powietrza z tej misy. Pieseł orzechy wpierdziela. To wsadzimy sobie tutaj do ciągnika, żeby nam nie zginęło. Tak, teraz imbusik. Imbusik, jak tam się dostać? Imbusik, tutaj trzeba jeszcze te tytki urwać. Dobra. Dobra, coś spadło to. No już dostałem się tutaj do winowajcy. Wentylator spoko nawet. Pasek owinięty, owałek. Szczępy się z niego zrobiły. No ale cóż. O kurde. Pometało go zdrowo. Będzie iść chyba po jakiś nóż. Dobra, pójdę sobie po nóż. Tu jeszcze będzie trzeba śrubokręt odbezpieczyć te. Wentylator. Ktoś pasek potrzebuje? Oddam. Nówka sztuka, nieśmigany, prawie że nowy. Co tu się porobiło?
się zawinęło ładnie. Co tu się odpierdzieliło? Ale robią części w dzisiejszych czasach, kurde. Szkoda gadać, dobra, co to jest? Pompa wody, spoko. Luzów nie ma. Będzie trzeba, aha, ten wałek będzie trzeba jeszcze odczepić, ziemię tego imbusa. Dobra, poszło. To tak. To tak. Tu jeszcze śruba urwana od montowania. Tu wszystko jest w miarę okej, dobra. Przerwa na herbatę. A jeszcze ten przewód. Ten przewód się już nie nadaje do niczego, gdyż aż dostał gonga. Dostał gonga. Kupiłem już inny, także trzeba będzie go wymienić. Dobra, jest. Opaski. No, tak to wygląda, już rozebrane. Co tutaj wywnioskowałem, ta piasta tutaj od pompy wody ma bicie. I kupiłem tutaj jeszcze nową, produkt polski oczywiście, z blaszki zabezpieczające, także to wymienię. Nowy wiatrak pójdzie, plastikowy, paseczek i co? I będziemy składać alternator, pad. Bo zawiozłem, nie, szczotki się skończyły, łożyska będą wymienione. Na jutro będzie zregenerowany i będziemy składać jutro. Także na tyle, no to dzisiaj by było tyle. Widzimy się w kolejnym dniu.